Witamy Państwa, mamy dzisiaj szczęście do pogody, oby równie ładne widowisko czekało nas na murawie. Obaj jesteśmy już gotowi do tego meczu. Ja, Tomasz Smokowski oraz Jacek Laskowski. Wraz z Państwem z przyjemnością obejrzymy spotkanie fazy grupowej CONMEBOL Libertadores. Vélez Sarsfield zmierzy się z drużyną Bragantino. Kibice gospodarzy domagają się dziś zwycięstwa od swych ulubieńców, którzy w pierwszym spotkaniu grupowym CONMEBOL Libertadores ulegli przeciwnikom. Jeżeli i dziś nie zdołaliby zdobyć punktów, ich sytuacja stanie się nie do pozazdroszczenia. A przed nami jedenastka gospodarzy. Zdecydowali się na grę 1-4-3-3 z tradycyjnymi skrzydłowymi. Tomek, przede wszystkim pytanie, czy skrzydłowi będą wymieniać się pozycjami i schodzić do środka, czy raczej grać wzdłuż linii i wrzucać piłki na dziewiątkę? Skoro tradycyjni, to pewnie to drugie, a to by oznaczało sporo ofensywnych wejść bocznych obrońców. Tak zagra dzisiaj drużyna gości. A więc zagrają 1-4-3-3 z parą skrzydłowych. Powiedziałbym, że dość konserwatywnie, ale jak się ma w środku ataku wysokiego napastnika, to takie ustawienie może się sprawdzić, zwłaszcza gdy skrzydłowi potrafią dokładnie dorzucić piłkę. Zobaczymy, czy ta trójka w środku pola nie będzie zbyt osamotniona, bo na papierze wygląda to bardzo ofensywnie. No to zaczęło się. Dobrze się zastawia, utrzymuje się przy piłce. Nie daje się przesunąć. Ale czyściutko wygarnął tę piłkę. Jacku, można chyba się spodziewać, że rywale będą się dziś szczególnie koncentrować na tym Chyba trafi! Było groźnie. Strzał w bramkę, ale solidna obrona. Naprawdę dobra parada. Interwencja efektowna i skuteczna, jak setki razy na boiskach treningowych. Chleb powszedni bramkarskiego fachu. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. I akcja zastopowana. Naprawdę dobra próba. Uderzył potężnie, ale niestety dla siebie niecelnie. Świetne teraz prostopadłe dogranie. On jest niemożliwy! Jak on to wyjął? Przy takiej odległości nie miał czasu na reakcję, a jednak to obronił. Brawo! Głęboka ta centra z narożnika. Zła interwencja, nadal groźnie. I próba strzału, ale zablokowany ten strzał. No i przecina ten centrę, wybija. Niestety, traci piłkę. Dobra piłka na dojście. Nie ma! Pokazał teraz klasę.
Teraz z rogu na 11 metr. Dobrze wybija. Zmarnowany rzut rożny. Nie ma! Świetnie uderzył, ale minimalnie nad poprzeczką. Powstrzymany ten atak, ale akcja wyglądała groźnie. Muszą się bardziej pilnować. Dobrze, skutecznie, czysto i jeszcze ma piłkę. Szansa na strzał. Ale jednak ten strzał okazał się ostatecznie dla bramkarza niespecjalnie groźny. No i fauluje teraz. Będzie rzut wolny. Strzela, ale obok bramki. Może innym razem. Mamy informację, że ten mecz potrwa jeszcze 2 minuty. Brawo, dobrze w obronie. Pierwszą połowę spotkania mamy za sobą. Czas na przerwę. Zmiana stron i rozpoczynamy drugą połowę meczu. Mamy remis. Spokojnie teraz przygotowują atak. Ładne teraz dośrodkowanie w pole karne. No nareszcie! Cisnęli, cisnęli, doczekali się. Ta bramka długo wisiała w powietrzu, ale wciąż byli nieskuteczni. Wreszcie mają to, na co zasłużyli. Spójrzmy raz jeszcze na tę bramkę. Cóż, no po prostu nie może sobie pozwolić na takie błędy w ustawieniu. Przecież to kryminał, Tomku. Nie zdziwię się, jeśli w następnym spotkaniu między słupkami zobaczymy kogoś innego. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Piłka opuściła plac gry. Out. Wysyła teraz ładną piłkę w szesnastkę.
Tak! Mamy wyrównujące trafienie! A więc ten mecz zaczyna się na nowo. Dzięki powtórce mamy okazję jeszcze raz podziwiać tę akcję. Naprawdę dobre dośrodkowanie. Wcisnął tam futbolówkę strzelec, uderzając przy krótkim słupku. Mamy remis. 1-1. Uwaga, wychodzi sam na sam. Cały czas niebezpiecznie. To się nazywa odpowiedź. Znowu prowadzą, bramka. Na powtórce wyraźnie widać, jak sprawnie uporał się z obrońcą. Sprytnie wywiódł go w pole. Po tym podaniu wszyscy wiedzieli, jak to się skończy. Doskonała robota. Do końca nie zostało wiele i ten gol może rozstrzygnąć o wyniku. Został nam jeszcze kwadrans regulaminowego czasu gry. Już niedługo. Sędzia zagwiżdże po raz ostatni i jeśli to utrzymają, to tryb... Popatrzmy, bo ta akcja nabrała tempa. I dalej groźnie. Bez problemu utrzymał teraz piłkę w rękach. Nie była to najtrudniejsza interwencja w jego karierze, ale i tak brawa za koncentrację. Nie ma wątpliwości. Był faul. Sędzia podyktował rzut wolny. Zmiana. Jak teraz wkomponuje się do drużyny na boisku? Decyduje się na strzał! Bramkarz przerzuca teraz piłkę nad poprzeczką. Rewelacyjna obrona! W okolice jedenastki teraz wrzuca. To trzeba było zrobić lepiej. Rykoszet i tylko rzut rożny, ale wciąż atakują. A 11 metr z rogu. Wciąż są w opałach, mimo wybicia. A i niewiele tam zabrakło. Troszkę bliżej i powiększyliby przewagę. Tak, groźnie uderzył. Zostawili mu trochę miejsca i musiał skorzystać z okazji. Została jeszcze tylko minuta regulaminowego czasu gry. Uwaga! Może strzelać! Nie ma gola! Mógł teraz podwyższyć prowadzenie, ale chyba myślami już był w szatni. Tak, oby to rozkojarzenie się na nich nie zemściło. Było na tyle, proszę Państwa. Zespół gospodarzy wspierany wspaniałym dopingiem swoich kibiców odnosi zwycięstwo. Po porażce w poprzednim starciu drużyna znalazła się poniekąd na musiku. Zareagowała jednak świetnie i odniosła bardzo ważne zwycięstwo. To pokazuje, że ta ekipa ma charakter i nie poddaje się łatwo. Ujmując rzecz dość oględnie, nie był to jego mecz życia.